Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Chemiki. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny odcinek z cyklu polecane zestawy komputerowe na miesiąc marzec. Tym razem przyjrzymy się jednostce za 4000 zł. Jedziemy! Tak więc lecimy tradycyjnie do procesora. W budżecie 4000 zł postawiłem na jednostkę, tym razem od AMD. Jest to dokładnie model AMD Ryzen 5 5500, czyli naprawdę fajna jednostka, 6-rdzeniowa, 12-wątkowa, za naprawdę bardzo małe pieniądze. Moi drodzy, 479 zł, ale do tego jeszcze dodatkowo zgarniacie grę Company of Heroes. Z trójeczkę oczywiście, za zakup wybranych, znaczy za zakup w sumie tego procesora, tak? Bo to są Ryzeny serii 5000, więc realnie patrząc, ten procesor kosztuje Was jeszcze mniej, bo otrzymujecie gierę za free. I to jest naprawdę mega spoko opcja z tego tytułu, że jest to nadal fajna, wydajna jednostka do grania, natomiast w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. No wiadomo, M4 nie jest aż tak przyszłościowy jak LGA 1700, bo pierwotnie chciałem tutaj wsadzić Intela, ale wyszło do drogo, więc odpuściłem. No i padł na Ryzena 5 5500. I szczerze powiedziawszy, ciężko znaleźć moim zdaniem wydajniejszą jednostkę w tym budżecie, tym bardziej jednostkę, która będzie miała tyle rdzeni, tak? Bo jakieś tam i trójki będą miały tych rdzeni mniej, ale no tak czy siak ja uważam, że wybór Ryzena 5 5500 w kwocie do 500 zł i w budżecie peceta za 4000 to jest najlepsze, co można wymarzyć. Dobra, płyta główna do tego. Płyta główna od Gigabyte B450O z Elite V2. No niestety nie dostarczyło budżetu na płytę na B550. Płyta sobie w zupełności oczywiście poradzi z naszym Ryzenem, no i też zachęcam i zalecam do aktualizacji BIOSu. Będzie to na pewno korzystne, jeżeli chcemy tutaj mieć maksymalną wydajność naszego procesora oraz no, 100% pewność też, że wszystko działa jak najbardziej w porządku, bo pamiętajcie może albo i nie, że płyta ta wyszła no, dużo, dużo wcześniej niż premiera naszego Ryzena 5500. Stąd na pewno zalecam aktualizację BIOSu. Powinna ta płyta już mieć na tyle świeży BIOS, że nasz procesor zobaczy, ale jeżeli jest nowsza rewizja BIOSu dostępna, to zachęcam do aktualizacji. Dobra, wracamy jeszcze do płyty na sekundę. Na szczęście jest to płyta w formacie pełnym ATX-owym. Mamy dwa złącza M2, co się chwali, no w tamtych czasach to nie było takie oczywiste. Mamy sekcję, która nam w zupełności wystarczy naszego Ryzena. No nie oszukujmy się, nasz Ryzen nie jest przesadnie mocarny, jak i przesadnie ciepły, no mam tu na myśli w porównaniu do jego wyższych w hierarchii braci, jak Ryzen 7 czy 9. Natomiast na panelu wejść-wyjść mamy naprawdę sporo USB-ków, co jest na pewno na plus. Mamy rozbudowaną też dźwiękówkę, kodek no niestety nie powala, ale no cóż, płyta jest tania, nie spodziewamy się tutaj też fajerwerków. No i jeżeli chodzi o całą resztę, no to też zabrakło USB-C na front, ale tak czy siak nie wykorzystalibyśmy tego, no bo nasza budowa też nie posiada USB-C na froncie. Mimo wszystko uważam, że to jest dobra propozycja w kwocie do 460 zł, ogólnie pod Ryzena 5500. Nic sensowniejszego, mocniejszego nawet bym nie zalecał z tego tytułu, że no po prostu nie ma sensu dopłacać tutaj w tym wypadku, w tych czasach już do jakiejś turbo dobrej płyty, gdzie wiadomo Ryzeny powoli te z AM4 będą jako nowe coraz rzadziej wybierane pewnie na rzecz Ryzenów na AM5. Mówię oczywiście o nowych konstrukcjach. No dobrze, ale na nowym PC-cie wypadałoby w coś grać, więc tutaj chwila dla partnera kanału, jakim to oczywiście jest Instant Gaming. Zapraszam Was serdecznie na Instant Gaming, gdzie macie wszelakie gry zarówno na PC-ta, jak i wszystkie w sumie konsole, bo mamy do dyspozycji PlayStation, Xboxa, jak i Nintendo. Wszystko możecie kupić w niższej cenie, oszczędzacie, więc nie tylko oszczędzacie oglądając moje materiały, gdzie składam dla Was zestawy komputerowe w najbardziej konkurencyjnych i najlepszych moim zdaniem cenach, tak też możecie kupić gry na Wasze wymarzone przyszłe zestawy komputerowe, bądź oczywiście obecne w też konkurencyjnych, niskich cenach. Company of Heroes 3, tutaj 157 zł i jest przeceniona o 44% ta gra, a tam do Ryzena macie ją za free. Więc no naprawdę, tak czy siak dużo, dużo możecie tutaj wyciągnąć, jeżeli chodzi o promocje na wszelakie gry komputerowe. Są zarówno te nowsze, jak i starsze tytuły, są też preordery, więc gama jest naprawdę bogata i szeroka. Do tego jest to strona w 100% zaufana, dlatego ją Wam oczywiście polecam. No i cóż, teraz myślę, że powinniśmy przejść do kolejnych komponentów naszego zestawu komputerowego. Jakim to będzie pamięć RAM? GoodRama Iridium Pro Deep Black 3600 MHz w CL18, dwie kości po 8 GB za 219 zł.
Pamiątki przeze mnie też testowane, składałem nieraz na nich pecety. Dobre pamięci, 3600 MHz na pewno się przyda przy naszym Ryzenie, który to lubuje się w szybkich pamiątkach, więc takie taktowanie i takie pamięci wybrałem dla Was, które moim zdaniem po prostu tutaj będą idealne. Punkt. Przede wszystkim też są tanie, więc to na pewno jest na plus dla nich. Dalej, obudowa Genesis Elite 505 Black V2. No to już ostatnio mówiłem, że jest to obudowa, którą testowałem, którą w 100% mogę polecić za wysoki stosunek jakości do ceny. Tak, wiem, Genesis nie należał kiedyś do tych producentów, którzy mieli wysoki stosunek jakości do ceny, ale w przypadku tego dokładnie case'a takowy jest tutaj moim zdaniem zachowany, bo skrzynia kosztuje dużo mniej niż SPC, a nie odbiega jakościowo od niej, więc w 100% mogę ją Wam polecić. Na froncie, jak sami widzicie, mamy wszystko, co nam jest potrzebne, USB-ki, jak i złącza jack do naszych słuchawek, do mikrofonu, power LED czy power switch, no wszystko jest. 269 zł, jak ktoś chce, jest wersja biała, zadychę więcej, zachęcam do zakupu. Dalej zasilacz. Zasilacz od Endorfi, czyli kiedyś SPC. Myślę, że Wam dobrze znana firma Velo L5 o mocy 600 W, które w zupełności tutaj wystarczy do naszego zestawu komputerowego. Oczywiście, jak ktoś chce, to nie zabraniam, wręcz zachęcam. Jeżeli ktoś ma budżet, dorzucić 4 dyszki do 700-watowej konstrukcji, jak najbardziej będzie to in plus. Muszę tylko napomnieć, że pamiętajcie, że wysyłka tych zasilaczy dopiero od 20 marca 2023 roku, więc jeszcze chwila. Natomiast za 279 zł będzie to naprawdę dobra jednostka PSU. Dalej dysk. Dysk, no i tym razem Lexar, tak? Już nie będę brał dzisiaj WD-ka z tego tytułu, że no budżet i tak był lekko nagięty, a nie chciałem dodatkowo po prostu go naginać poprzez wybór tego dysku. No w niskich budżetach sami wiecie, że ciężko czasami o to, żeby to było fajne i z głową poskładane. Lexar NM620 jak najbardziej polecany, jak najbardziej popularny i często wybierany przeze mnie dysk, również testowany w sumie na bieżąco już od ponad 2 lat, więc nie mam tutaj nic do zarzucenia temu konkretnemu dyskowi. Za 259 zł moim zdaniem prawdziwy hit sprzedaży, także Wam gorąco polecam. No i cóż, ostatni komponent, jakim jest karta graficzna. Karta graficzna RTX 3060 Ti. Udało się zmieścić. Wow. Wiem, że wielu z Was powie, że o kurczę, lepiej to płacić do wersji z GDDR 6X-ami. Jak najbardziej się z Wami zgodzę, ale to jest kilka stówek do płaty, a niestety na to budżet nie pozwalał. No bo jeżeli byśmy tak podsumowali te dopłaty drobne, tam 2 dychy, 4 dychy, tutaj 100-150 zł, to nagle się pewnie by uzbierało nie 4, a 4,5 tysiąca, a to już byłby inny materiał. Więc nie, w tym wypadku polecam Wam po prostu wersję zwykłą bez kości GDDR 6X, ale jeżeli ktoś ma budżet, to tradycyjnie zachęcam do dopłaty. W tym przypadku mówimy o InnoFreeNee, jest to karta, którą też miałem u siebie na testach, naprawdę bardzo pozytywnie wypadła, no była po prostu cicha i chłodna. Może nie był to demon wydajności, bo taki Rockstrix był sporo szybszy, jak na oczywiście obrębę tego chipa graficznego, natomiast tak czy siak InnoFreeNee bardzo pozytywnie mnie zaskoczył kursorem pracy oraz temperaturami, więc z czystym sumieniem mogę Wam polecić właśnie tą kartę. I zarazem też niska cena, 2049 zł to jest naprawdę moim zdaniem niska cena, jak za układ 3060 Ti, więc tak czy siak udało się. Fajnie, że się udało po prostu go zmieścić, bo już myślałem, że będziemy skazani na 3060, która to jest no jednak zdecydowanie słabsza niż 3060 Ti, a tu się udało go wcisnąć. Więc tak czy siak myślę, że powinniśmy przejść do koszyka, a koszyk prezentuje się tak i wyszło 4033 zł, co uważam za naprawdę dobry wynik. Tym bardziej, że mamy tutaj no bardzo mocarną kartę. Może procesor nie jest demonem wydajności, ale też słaby nie jest, nie oszukujmy się, to jest nadal bardzo fajna jednostka CPU, w zupełności sobie poradzi z kartą, więc tak czy siak, moi drodzy, moim zdaniem w kwocie 4000 zł na dzień nagrywania tego materiału, albo inaczej mówiąc, na miesiąc marzec 2023, no nic sensowniejszego moim zdaniem tutaj nie poskładacie. No, biorąc pod uwagę oczywiście jeden dość duży aspekt, czyli to, że nie kupujemy nic na jakichś turbo wyprzedażach, promocjach, super okazjach i tego typu rzeczach, bo wtedy wiadomo, że można jeszcze bardziej wymaksować tą jednostkę komputerową.
Moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Piszcie, co sądzicie o tym zestawie komputerowym na miesiąc marzec. Jestem bardzo ciekaw. Może wy ostatnio coś składaliście. Pochwalcie się o tym oczywiście w komentarzu. Jestem też bardzo, bardzo tego ciekaw. Sekcja komentarzy należy do was oczywiście tradycyjnie i jak zawsze. Natomiast jeszcze na koniec was zachęcę do tradycyjnie zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Odwiedzenia jeszcze raz Instant Gaming. No i też zakupów na tej stronie. Ja kupuję, więc wy kupujcie, moi drodzy, bo tam jest naprawdę dobrze i tanio. Tak więc ten materiał już będziemy kończyć. Mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.